I rozpoczęło się już spotkanie półfinałowe Pucharu Polski na szczeblu okręgu MG, MZKS, Kozienice, Broń Radom. Nasi zawodnicy w zielonych kostiumach, natomiast Broń Radom w biało-czerwonych. Pierwsze minuty spotkania i pierwszy kontakt z piłką Edwarda Mindy. W ubiegłym roku w takim samym spotkaniu półfinałowym również spotkały się te dwie jedenastki i wówczas po wspaniałym meczu nasza drużyna rozgromiła Broń Radom 6-0. Ale przerywam, bo to groźna akcja naszego zespołu. Tomasz Szarowski, ale już przeciwnicy odebrali piłkę, jednak ona wyszła na aut i wrzucać będzie Mirosław Banaszek, bohater tamtego pamiętnego meczu z zeszłego roku. Mirosław Banaszek strzelił wówczas 3 bramki, a po jednym celnym trafieniu zyskali Edward Czaplarski, Andrzej Nowocień i Artur Piłat, który obecnie gra w drugoligowym Radomiaku Radom. Ale bardzo ładny Grzegorz Koził, może to lewą stroną będzie dośrodkował, nie jeden zwód, drugi zwód, jeszcze jeden, o wprost dziecinny sposób ograł obrońcę broni Pawła Lewandowskiego, ale piłka już niestety wyszła poza końcową linię boiska i w związku z tym aut bramkowy. Ten upał na pewno daje się znaki zawodnikom, ciężko im biegać w tym skwarze. Niemniej jednak liczymy, że kilka ładnych akcji zobaczymy. No może teraz Grzegorz Seremak będzie dośrodkowywał. Bardzo ładna piłka. Tomasz Szarowski. Oj, zbyt dokładnie. Ja jeszcze jest szansa. Jeszcze Tomasz Kowal. Jeszcze nie koniec akcji. No i to. I teraz chyba już koniec. No bardzo, bardzo dobra sytuacja bramkowa. No stworzyli wreszcie nasi sytuację strzelecką. A że bramka nie padła, może innym razem wyjdzie lepiej. Niemniej jednak ta akcja już się mogła podobać i znamionowała dużą klasę naszego zespołu. Faulowany Tomasz Kowal, a faulował Dariusz Różański. Długa piłka na Tomasza Kowala i Paweł Lewandowski wybija piłkę na kolejny rzut rożny. Wysoka ranga tego spotkania może jakoś wpływa niekorzystnie na zawodników, no ale trzeba walczyć w każdych warunkach. A stawką tego meczu jest awans do finału Pucharu Polski, a tam prawdopodobnie na zwycięzcę tego spotkania będzie czekał zespół Szydłowianki Szydłowiec, który jest zdecydowanym faworytem w meczu z A-klasową Unią Makowiec. No proszę Państwa, na moim zegarku jest 48 minuta meczu. Sędzia przedłużył jednak tę drugą połowę, ale chyba już za chwilę zakończy pierwsze 45 minut. Tymczasem w akcji zawodnicy broni. Daleki strzał, ale bardzo, bardzo niecelny. B2, 3, 4, około 10 metrów obok bramki Edwarda Mindy. Jacek Procki. I w tym momencie pan Tomasz Wróbel zakończył pierwszą połowę spotkania 1/4 Pucharu Polski. MG MZKS Kozienice remisuje z Bronią Radom 0-0. Rozpoczyna się druga połowa spotkania, półfinałowe spotkanie o Puchar Polski na szczeblu oczywiście okręgu MG MZKS Kozienice. Bronią Radom Tomasz Szarowski. Groźna akcja naszego zespołu. Dośrodkowanie, ale poza bramkę. I proszę Państwa, dwie kolejne zmiany w zespole gości. W miejsce Arkadiusza Westfalewicza wszedł Michał Kucharski, natomiast w Kozienicach za Tomasza Szarowskiego wszedł Edward Czaplarski.
Grzegorz Koniew, wspaniały strzał, proszę Państwa, pierwsze zagranie, wspaniałe zagranie Edwarda Czaplarskiego, 1-0, 1-0, no szał radości na trybunach, słyszą Państwo, publiczność staje z miejsc, głośno, głośno, gromko bije brawo. Cieszą się nasi zawodnicy, a strzał Grzegorza Kozieła był prawdziwym majstersztykiem. Końcówka w meczu interesująca, szybka. No skąd ci zawodnicy mają tyle sił 90 minut w takich warunkach biegać, a oni bardzo, bardzo szybko w dalszym ciągu poruszają się na tym boisku. Tomasz. I proszę Państwa, w tym momencie pan Tomasz Wróbel zakończył półfinałowe spotkanie o Puchar Polski na szczeblu okręgu radomskiego, w którym zespół Kozienic, zespół MG MZKS Kozienice pokonał Broń Radom w stosunku 1-0. A złotą bramkę na miarę awansu do finału uzyskał Grzegorz Koziew. Proszę Państwa, zatem kolejny wielki, wielki sukces naszego zespołu. Po raz trzeci zespół Kozienic w finale Pucharu Polski. No, miejmy nadzieję, że do 3 razy sztuka i w tym trzecim występie nasi zawodnicy sięgną po prymat w województwie.